Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy w Train 2. Witam się z wami DJ Palaside i kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. No więc tak, mamy tutaj nowe poziomy. Dużo ognia, na który trzeba będzie uważać przede wszystkim. No i jakiś teren, którego nie znam, a chętnie przekonam się, cóż on tutaj ze sobą kryje. Nie chcę rozwalać tych skrzyń, ponieważ one mogą mi się przydać. Sam jeszcze nie wiem do czego jest z pewnością. Tylko teraz troszkę tu utknąłem i mi się to nie podoba. Okej, tego, czy to idzie jakoś tutaj przestawić? Tu jest jakaś maszyna, która to wszystko napędza. Oh my, się trochę poparzyłem. No to świetnie, to teraz muszę wyjść tam na górę. Jakoś. No, o jest, ojej, dobra. Wykombinujemy to po swojemu. Jestem ciekaw, do czego ten ogień ma tutaj służyć. A tam właściwie możemy wejść sobie naszą Zoją. Jest tak, czy tutaj coś do góry jest? Tam nie wiem. Tu coś, czy to możemy poruszać? Jak najbardziej tak. Czy to ma jakiś wpływ na... Aha, ma działanie. Jakiś wpływ tutaj ma, ale chyba tego do góry tam nie zbiorę. Muszę się zapoznać z tym terenem, co on tutaj reprezentuje. Mamy teleporty. Aha, o, możemy je przesuwać. Super, świetnie, tylko teraz jak daleko? Myślę, że musimy podgrzać. Musimy podgrzać naszą wodę. To trzeba podgrzać, żeby bąbelki nam się tutaj wytwarzały. Haha, ja myślę dzisiaj. No jeszcze mój mózg jest wyspany. Ojej. Mój mózg jest wyspany, dlatego działa to o wiele lepiej wszystko. No, więc możemy nasze przygody sobie tutaj kontynuować. W ogóle zauważyłem, że wiele osób wspomina JJ-a przy tej serii. No nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Czekaj, bąbelko, przejdę sobie. No tam się nie mogę dostać znowu. Proszę mi tu nie wypychać mnie. Czy tam do góry jest jakiś sens wchodzenia? Oooo, the fuck! Ej, zaraz, wait! Czy to jakoś mogę... O, super, mogę przestawić. Jezus Maria. No nie. Dawaj, ciągnij. Żadę! Jest? Otworzyły się? Otworzyły się. Świetnie. Ale co tu się wydarzyło? Jezus, pełno ognia. I przydał się, o właśnie, checkpoint. Mówię i mam. Czy tu jest przepaść? Czy tam coś jest? Zaryzykuję i sprawdzę. Ej, opłacało się. Tylko czekajcie, bo to... O, właśnie, w ten sposób. Zoja, nie przewidzieliśmy tego, żebyśmy tutaj spadli i zginęli, ale to spokojnie. Oj, są goblinki. A i tutaj jest teren do góry nawet. Wow, spokojnie. Wypadł ode mnie. Jest tak, czy tutaj coś dokładniej? O, oprócz łuczników. Nie chcę spadać. Idźcie na dół, tam do góry w ogóle zresztą widzę. Będziecie do mnie wskakiwać, to będziecie ginąć. Ale nie z dwóch stron. Będę skakał sobie po gościu i strzelał do niego. Logika. Ot! Dobra, oni sami się będą bilić. No trochę tych przeciwników nam się tutaj dzisiaj porobiło. I łucznik! Z drugiej strony. Ja chcę włócznika. Jeszcze... On tu jeszcze żyje. Jeszcze ty zostałeś chyba. Chyba, że się ktoś nowy pojawi. A nie wydaje mi się, dobra.
No i co jest? Nikogo tam do góry? Czy chodzi mi o to, żeby tu zebrać ten plusik? Plusik, jedzę, skąd mi się plusiki wzięły? Nie mam bladego pojęcia, wybaczcie mi to. Nieporozumienie. Wow, prawie nasz Max zginął. Czy możemy tutaj... Nie, dołem nie przejdziemy. Zoja... O Jezus. Zoja musi się rozbujać i do góry wskoczyć. Jak najbardziej. A nie! Łe, to dołem pewnie też byśmy przeszli. Sprawdzimy to, sprawdzimy. Zoja, skacz. A nie, jednak nie. Tu jest brama solidna. Prosto z Mostostalu. Mostostal Wrocław. Jest taka firma, oni chyba budowali stadiony, czy tam coś tam budowali. Tu wydaje mi się, że będzie boss. Czy to mogę poruszyć? Nie mogę. Zoja? Chodźcie! Się rozbujała. Tylko poczekaj, bo tu jest pewnie coś ukrytego. Okej, okay, znajdujesz poemat kolekcjonerski. Skamieniałe drzewo. Siostrzyczka ma droga, przemiła, wspaniała. Już jutro lat 9, ja też będę miała. Piękny wiersz. To co ma nam dawać? Wow! No tu się możemy wybijać w ogóle. Okej, okay, tylko po co? Wydaje mi się, że to raczej byśmy musieli sobie pominąć, właśnie. A i tu jest to magiczne wejście, do którego nie mieliśmy dostępu. My musimy iść w drugą stronę. W ogóle fajna komnata, fajnie to wyglądało. Mam nadzieję, że żadnej ukrytej rzeczy nie pominąłem. Co będziesz do mnie strzelać, gnojku mały? Wytrzymały ten pająk. Cała komnata chyba pająków. Mi się wydaje. Ale tu można się do tego przyczepić, więc bez problemu. Kolejny ty. Spierdala na mnie tutaj. Będą się mnie tu czepiać chyba. O tutaj. O cię! Tutaj mamy dopiero flachę. I ja chcę tam wskoczyć jakoś. O, właśnie tak. Wydaje mi się. Niepotrzebnie się. Niepotrzebnie anuluje ten skok. O. W ten sposób. O jest. Ja się mogę chwycić tego. No właśnie, czego się teraz trzymam. Tego się trzymać. Ale zjebałem. Do czasu, aż... Może żyżej. Bo siarę robisz na tubie. Nie, dobra, to swoim sposobem to zrobię. A to też opada. Wybaczcie mi. Moją nieumiejętność skilla w trajnie. Ale tak to już jest, no. Nie każdy może być idealny w tą grę. O, w sumie to było łatwiejsze niż myślałem, ale trudno, okej, okay, tu mamy wybicie się. Możemy położyć sobie na przykład. Nie, nie możemy. Ale takie kolce, które nas zabezpieczą przed jakby coś źle poszło. Myślicie? Przyda się? Czy się nie przyda? To jest tak. O kurwa, Palasite. Czekajcie. Nie, no, no, jestem słaby. Serio. Jedna głupia komnata i powstrzymuje mnie przed tym, żeby przejść. Niemożliwe. O, w ten sposób. Teraz tak. O kurwa. Jakie to było słabe. To ja mogę... A teraz maga nie mam.
No, właśnie. Ona też mi zaraz zginie. Też będzie chujowo. Ej, to jest już wyższa szkoła logika, magika, paktofonika. To jest tak, jak to by tu zrobić? To się cofa, ja no to wtedy już mogę skakać, czy jak? No i to przeszkadza. Gówno. Gdyby to jakoś powstrzymać. O właśnie, tak. No i tu jest w tym problem, że ona spada. No nie, to tak nie może być. Widzę ten level kontynuuje od ostatniego punktu kontrolnego. Tak właśnie. Ni w oko. Jest chujowo. Ja nawet wskoczyć na ten nie potrafię. Bardzo słabe, tak bardzo żal. Nie, to jest śmieszne, co dzisiaj odpierdalam w odcinku, wybaczcie mi. Nie wiem dlaczego w sumie tak słabo, ale okej. Co tutaj by zrobić? Magu, działaj. Ty jakoś możesz powstrzymać to? Mógłby niby powstrzymać, tylko to się za szybko opadnie, zobaczcie. No to opadnie mi. Ja myślę, że tutaj może coś z tym jakoś by zadziałało. Ale to okej, wyczarujmy sobie na przykład tak, żeby nie tracić hapsa. Coś takiego. Jak będziemy spadać na dół. Jak to rozkombinować? Co mnie? A, z tamtej strony. Przeskakuj! Zoja. Taki gruba, za tak się podbija. No ten level nie może być. Ej! Tutaj jest potrzebna Zoja przecież. A nie, wiem chyba. Inaczej. Dobra, jeszcze zabiję mojego maga. Bo inaczej, cofnę się do checkpointu. Wezmę to. Bo potrzebuję Zoję w tym celu tu. Zaraz wam pokażę do czego. Zaraz wam pokażę do czego. Do tego, żeby się przeciągnąć na... Zwróćcie. Magu, nie skacz. Ten element mi tutaj trochę przeszkadza. O. Żeby ona się chwyciła tego mostka. Tylko jakoś się tam rozbujać. Chujowa sprawa. O, właśnie coś podobie. Jeszcze mnie tutaj za chwilę te kolce zabiją. A ja tego nie chcę. O, świetnie, brawo. Brawo dla Zoi. Teraz tylko nie zginąć. Najważniejsze. No tutaj mamy buteleczkę. Nie! Zoja! Mamy następny poziom. Wow! Dobra, mamy dwa punkty umiejętności. Możemy dać w... Przyzywanie... Kurde. Deska. Co daje nam deska? Mag przypomina sobie, jak przywołać inny rodzaj przedmiotów. Mag może przywołać deskę. No dobra, ale my to mamy. No więc po co ja się nad tym zastanawiam, boże idiota. Ognisty miecz. Co daje ognisty miecz? Dzięki licznym kursom gotowania rycerz nauczył się smażyć wszystko, co wpadnie mu w oko. Dodaje ognisty efekt do miecza, zadaje większe obrażenia i może podpalić łatwopalne przedmioty. Mnie to kosztuje 2, ale to jest po tym, więc mi też nie pasuje. Czyli musiałbym lodową tarczę wziąć, a nie chcę. To weźmiemy sobie to. Aha, i więcej nie możemy. Tam się koszty pokończyły. Tak, o, proforma dla zabezpieczenia i mamy checkpoint! Jest zajebiście i mamy kolejną wielką komnatę
nad którą będziemy musieli się zastanawiać i rozkminiać w kolejnym odcinku. Także ja wam dziękuję już za uwagę, zapraszam was do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/djpalaset. Możecie odwiedzić mojego Instagrama instagram.com/djpalaset, mój sklep z koszulkami macie w opisie, a także Aska. Także dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, trzymajcie się, po cześć, komentował Ziżej, pa pa!